Dzień dobry, ludzie! Z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank Tolls of Destruction! Tak, znowu Ratchet, powracamy do Ratchetem, bo trochę by już nie było. I plazma bits nie kupujemy. Nanoswarmers, to mnie interesuje, bo to jest bardzo dobra broń. Ale w tym poziomie dostaniemy broń, która po prostu jest... jest ciekawa. Tyle wam zdradzę, może tak to powiem. I ja bym sobie jeszcze zapkrytował na przykład tą broń. Nie mogę zapkrytować tej broni, okej. Okay. Dobra, more ammo. Ammo, whatever. Dobra. Więc oczywiście chcemy trochę podekspić nasz nowo zakupiony Sharp Reaper. Więc jego będziemy używać tutaj jak najbardziej. Tak, nie mam tego box breaker. Byłem już na arenie, czy nie byłem na arenie? Nie byłem na arenie. Przydałoby się tam pójść, zdobyć ten box breaker. Ale dobra, idziemy tutaj. Oj, nie to. To. Kurde. No zrób się wreszcie to fałdwano, nie. A więc tak, jesteśmy na planecie Ardolia, która jest planetą piratów. Tu jest swoją drogą fajny remix. W sumie trochę, nie wiem jak to nazwać, czy to remix, czy tak, jak powiem, cover. Muzyki z Piratów z Karaibów czasem. Więc to jest fajne. Znaczy, ja lubię. Z Karaibów. Tak trochę. Trochę bardzo. Smyk. Mam tutaj. Raritanium. O, i mamy V2. Oczywiście lecimy do V4. Tak, V4 mniej więcej jest takim. V3, V4 to taki jest mój standard na razie. Czy tak powiem. W szczególności tych dobrych broni, tych lepszych, tak powiem. Oh shit. Cały czas nie jestem przyzwyczajony do tych kontrolek. Z klasyczniejszych raczej. Oj. Już tu wybuchł. O. No po prostu to brzmi dosłownie jak He's a Pirate z Piratów z Karaibów. No powiedzcie mi, że nie. Po prostu to jest dosłownie to samo praktycznie. Mamy tutaj Raritanium. Normalnie byśmy po prostu musieli przeczekać, aż to doleci, tutaj dopłynie, znaczy się tak dalej, ale jakoś ja nie lubię bardzo czekać. Po prostu możemy sobie iść z kurtem. Myk, myk, au, i myk. Dobra, i teraz musimy tego użyć. Tych helipodów. Bardzo mi się nie podoba koncept tych helipodów. Znaczy, koncept jest okej, ale wykonanie mogło być lepsze, i w szczególności nie, że musimy tego używać tak naprawdę w dwóch poziomach tylko. I to tak jeszcze, nie, że jakoś ciekawie, tylko po prostu no, do zagadek, które są do 2 sekundy. Co 2 sekundy? I później nie używamy ich praktycznie przez całą grę. Więc to według mnie nie jest dobre użycie tych gadżetów. Schodźmy tutaj, zaczekajmy aż to się rozwali. I właśnie mógłby być też jakiś przycisk na samorozwalanie tego. To by było cool wtedy. Mogę tu wejść? Mogę. Poeksplorujmy trochę. Dobra, koniec eksplorowania. Jestem ciekaw, czy te bestie da się zabić. Nie mam żadnej snajperki tutaj.
Tutaj niestety ostatnio jest jeszcze A Crack in Time. Ale no... Myk. Oj, tu ma... Co to jest? Halo? Co ja właśnie dostałem? Gadgets. Zdecydowanie... Chociaż... To nie jest to. Inventory. Farm of Magnus. Co ja dostałem właśnie? Czy to właśnie ten... Magnes dostałem? Devices? Nie, to nie jest to. Co ja dostałem? Nie pamiętam, co to było nawet. To... Coś tu jest ciekawego? Chyba nie. Nie? Okay. Jesteśmy tu, pójdźmy sobie jeszcze po amunicję. W sumie mamy dużo tego. Shard Reaper. Tylko na szybko. Chociaż w sumie more damage by się przydał. A co to jest? Wider shot this. Aha, dobra. To nam polepsza te obszar. Nawalanie. O. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. Że zboostowałem tak przed tą cutscenką małą. Cool. Oczywiście to nic nie bierzemy, bo to jest mało, co tak naprawdę jest potrzebne. To nie są tak naprawdę gadżety, które mogą nam pomóc. Znaczy, pomóc tak, ale nie w taki sposób, żeby nam zadawali obrażenia wrogom, tylko tak bardziej pomagali nam z tymi wrogami, jak na przykład, nie wiem, jak to było po polsku, nie distraction, tylko... przynętą być, I guess, tak to można nazwać. I myk. No. Teraz myk, myk, myk. To tak zdecydowanie szybciej idzie, jak się ma to ustawione na analog, a nie na six axis, że to jest po prostu wow. Wow! I tu będzie ta... Bounties up to 20 quid and a new rotator socket. Okay, o. Czemu bym że mnie ta bardzo ciekawa broń. Która bardzo nam się przyda w niektórych miejscach. Musiał ją troszkę używać. Fakt faktem będzie to nieczysta gra wtedy, ale. Ale styl. My. Wróć jest bardzo ciemny, nie wiem. Ciemno. Klimatycznie ma się zrobić, ale jest ciemno bardzo. Pyk, pyk, kur. Lubię tam. Halo? No nie odwraca się do mnie. No. Tak się załatwia wszystkie swoje sprawy. Na siłę. Dziękuję bardzo. Zanim jeszcze rozwalę te wszystkie rzeczy, to sobie tutaj pójdę. Tu jest raritanium. Dużo. A ja lubię, jak jest dużo raritanium. Coś tu jest jeszcze... Chyba nie. Pyk, 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 pyk. Co ty tu robiłeś? Coś ciebie nie było. Ta przyśpiewka i te szanty jakie śpiewają. Teraz. Jest ta broń. Halo. Powinna być ta broń. Hej, nie ma. Dobra, może będzie później po prostu. Ale jest minus. Pyk, pyk, pyk. Ogólnie to ma jeszcze jakiś time limit.
z tego co dobrze pamiętam. Dobra, i teraz się zacznie. Intruder! Blast that mangy scoundrel! Jeszcze nawet nic nie zrobiłem, no. Czy zaskoczą, czy nie? Nie. Dajcie mi Nie, zaraz. Dlaczego to jest tutaj? A no tak. God damn it, gdzie jest ta broń? Dlaczego jej tu nie ma? Może dlatego, że nie. Nie, no, to nie miałoby sensu, bo nie kupiłem tamtych. Że nie kupiłem tamtych. Przynajmniej podekspiecony. Skoro. Zanim już to wszystko rozwalę, znaczy. Skoro mam na razie ten. Bonus. Wchodzę na razie. Rozwalę skrzynki. Nie gońcie, jak chcecie. Tu jeszcze nie wejdę, bo nie mam odpowiedniego przyrządu. Okej, chyba jestem gotowy na walkę z wami. Oczywiście wy macie nieczystą grę. Ale ja też mam nieczystą grę. Nie idź tam, no z jasnej. No do jasnej cholery. Aha! O! jak tam mój stan tego? Ej, w sumie. Dobra, i co teraz? Oh, shit. Trochę was sobie podekspię. O! Wala, trzeci poziom. Narąbiście. Idealnie bym mógł nawet powiedzieć. Ktoś jeszcze chętny? Na manto? Chyba nie. No to let's do it. Nie! Tak już wszystko jak mogę zrobić. Dobra. Chodźmy tu. Chodźmy tu. No, jasnej cholery, no! Dobra, idźmy, no. Idźmy tu. Tu i tu jest ten koleś. Którego w sumie się bardzo bałem, jak bym mógł. Myk. Easy. Ale na serio. Jak byłem mały i zagrałem praktycznie. Nie, właśnie grałem w Quest for Booty, to on był chyba tam jeszcze. Tak, i wtedy się go bardzo bałem i w sumie jak grałem później w to, co zostało, też byłem trochę się bałem go. Ale dobra, w sumie Predator Launcher by się tak stało, mógł. Nie wiem. Bo co by się stało? Okej, więc idziemy tutaj. I możemy teraz zdobyć skarb. We found it. But what is it? Smell one might not be smelling for nigh 600 moons. Oh, fresh trousers. A vax. Roust the lads, Rusty Pete. Tonight our foes taste the cat's tail. Hey, Rust Bucket! Catch! Ah,
skewer that saucy wench! Aye, Captain! Skewering! Arr, me wee cannonballs! Ratchet, come in! To zawsze mnie rozbawia. Kronk and Zephyr are landing the ship at the Skull Radio Tower. Alright, chief. Teraz to mamy? Nie, goddammit! Jeszcze coś sobie porobił. No i teraz mamy po prostu ucieczkę. Musimy uciekać właśnie przed, przed tym, że... Że Captain Slug... No, nasza próba ukradnięcia skarbu kapitana Slaga została trochę tak... No, no niezbyt tak dobrze się powiodła. No niestety, no. Ale teraz musimy uciekać. Więc myk, alo, myk. No, myk, dokładnie tak jak powiedziałem. Pyk, myk, nie. I zawsze, jakoś zawsze z tym poziomem miałem miałem problem. Nie wiem czemu sobie. Że nie byłem aż takim dobrym strategiem wtedy. Oh shit. Dobra, już teraz. Dobra, więc weźmiemy szalby karabów, bo jeszcze na nie dwóch. Sorry! Okej. Ale dalej tak, z tym wszystkim. Teraz zdecydowanie jestem lepszym strategiem i lepszym w gry, więc nie powinienem mieć takiego problemu jak... Wcześniej. A wtedy to jeszcze grałem na easy. To tak tylko chcę zaznaczyć. Ja byłem naprawdę wielkim. Ale im człowiek starszy, tym lepszy jest niektóre rzeczy. Goddammit. A co tutaj? Tu, o, tu jest. Tu są śrubki. Ja lubię śrubki. W szczególności w Ratchecie. Może. Wiecie, o co mi chodzi? O, no kurde, nie, tak chamsko. Byłem tuż przed już zdobyciu V3, a to takie dobra, nie ma. Combustor w sumie. Ej, dużo dostaję nawet przez to. Przez te. No, ja piję, nie jestem, jest niedobry. Dla mnie już nie ma ratunku. Okej, co to jest? Tu jest gdzieś złota śrubka chyba. Chyba. O, a nie, holoplany. Zapomniałem o nim kompletnie, że tu jest. No cóż. W ogóle ile mam tych holoplanów już? Inventory. Mamy już raz, dwa, trzy na... No nie pamiętam ile. Przydałoby się, no tak trochę... Nie wiem, było ich trochę, tyle wiem. Fajnie było, gdybyśmy tak... Cały ten Rhino zebraliśmy. Fajnie było, jakbyśmy zebrali Rhino w tym let's playu. Bo łatwiej by było zdecydowanie pokonać finałowego bossa. Szybciej, to na pewno, łatwiej to już... To już inna kwestia. Możesz kurde, mele. Zaraz tam będę, spokojnie, tylko muszę tak trochę tutaj rozprawić ze wszystkimi. O, no i V3 mamy. W sumie bym to dalej trochę używał, żeby tak ładnie do V5 wyrazić. Wiem, że powinienem inne też broni używać teraz. Bo w sumie wszystkie już mam na V3, co nie? No, wszystkie mam na V3, więc teraz wypadałoby mieć... Powoli lecieć do... O, to mam bardzo blisko do V4, więc to mogę używać. Okej. Okay. Więc idealny moment w sumie, bo tutaj... Lubię tu bardzo zakrzyczać te... Wrench. Bo daleko lecę, ale dobra. Show. To your right, we have Malfa Guffin, named after
Captain Julius McGovern of the Andromeda system. This concludes our tour of Ardolis. Please walk the plank and have a wonderful day. Dziękuję, Rusty. Dobra, co teraz? Właśnie nanoswarmer bym kupił, ale kurde. No jest ten jeszcze ta jedna broń, ale ona. God damn it. No kurde, no. Ja bym chciał mieć. Ale to też jest dobre. To jest bardzo krótkotrwałe. Nie, wiesz co bym sobie kupił? Buzzblady. Tak, kupię Buzzblady. Bo to też jest dosyć dobra broń. Znaczy dobra jak się zapgraduje. Szkoda, że tu nie ma po prostu takiej opcji, żeby być sfokusowany cały czas na przeciwnika. Muszę sam to robić. Byłoby zdecydowanie krótsze. Tak samo jak to byłoby. Znaczy nie tak samo, tylko mogłoby to być jak właśnie w Raymanie 3. Że mogliśmy po prostu się fokusować na przeciwnika, więc to było bardzo prościej go atakować. I voilà. To było proste. To jest, tu jest dużo rarytanium. Właśnie, a zapomniałem upgrade'ować broni. Ale dobra. W następnym odcinku na 100%. Po prostu jak tylko się pojawi ta broń, o którą mi chodzi, to ją kupię na 100%. My mother was half Lombax. Yeah, we used to make these watch coming gizmos out of paper mache. I happen to be a renowned expert in Lombax history, and this doohickey is a zombie death beam emitter that'll wipe out all life in the galaxy. Then why are you trying to put batteries in it, you darn fool? Guys, just give me 2 seconds to think. Having trouble? Okay, genius, you figure it out. No! It's the zombie death beam! It appears to be a map. Wait a second. It's Riken 5! That must be where the secret is hidden. I'll send the coordinates to your ship. Meet us there as soon as you can. No, więc mamy mapę do Riken 5. Ale tam jeszcze nie polecimy w tym odcinku, bo to jest misja. To będzie misja autopilotowa. Więc tam nie lecimy na razie, więc to będzie na tyle w tym odcinku. Dosyć taki krótszy, nie pół godziny, tylko no tam 7 minut krótszy. Ale no cóż, no, tak wyszło. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos control!